Kolejne zatrzymania CBA w sprawie korupcji w spółce restrukturyzacji kopalń. Wśród zatrzymanych są dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej oraz kierownik pracowni Głównego Instytutu Górnictwa. W tej sprawie zatrzymano już łącznie 13 osób. Agenci z katowickiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 4 osoby, 2 naukowców i 2 biznesmenów. Okazało się podczas śledztwa, że te zatrzymane osoby wręczały korzyści majątkowe przedstawicielom SRK w zamian za kontrakty. Nasi funkcjonariusze ustalili, że naukowcy w zamian za łapówki otrzymali kontrakt, który jest wart 500 000 zł. Sprawy nie chciał komentować rzecznik prasowy spółki restrukturyzacji kopalń. Zapowiedział, że spółka będzie współpracowała z organami ścigania. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty o charakterze korupcyjnym. To ciąg dalszy sprawy z ubiegłego roku, kiedy funkcjonariusze CBA zatrzymali wiceprezesa SRK, gdy przyjmował łapówkę od prezesa spółki okołogórniczej.